Kolejny druk 1371, zmiana uchwały Rady Miast z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Projekt prezydenta, druk numer 1371. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały jest właściwie projektem, który porządkuje plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Zaznaczam tylko, że plan sieci szkół ponadgimnazjalnych obejmuje zarówno szkoły prowadzone przez samorząd, jak i szkoły prowadzone przez inne podmioty. I te zmiany wynikają zarówno ze zmian wynikających z ustaw, czyli wygaszania liceów profilowanych, techników uzupełniających i stosowne uchwały państwa. Panie i panowie tam pod ścianą, bardzo proszę. Państwo podjęliście, część techników uzupełniających została przekształcona w licea ogólnokształcące dla dorosłych. Jest to aktualizacja planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie, która będzie funkcjonowała od 1 września tego roku. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy opinię Komisji Edukacji, która w dniu wczorajszym, głosując 13 za, jednomyślnie przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania w trybie statutowym. Nie zgłoszono żadnych poprawek ani to poprawek.